Gorąco polecam naszym dziennikarzom używanie bardzo fajnego narzędzia do przetwarzania grafiki, ilustracji, fotografii. My często musimy ilustrować swoje prace. Polecam do pobrania z naszego serwera darmowy program. Tam jest zazipowany, wystarczy go odpakować, fotofiltr. Starsza wersja jest w wersji nieodpłatnej, jest w języku polskim. Jest w wersji portable, czyli wystarczy go odpakować i uruchomić. Ja go noszę na pendrive'ie, więc właściwie kiedykolwiek trzeba coś szybko zrobić, to mam go pod ręką. Gorąco polecam. On zastępuje doskonale dużego Photoshopa, ponieważ wszystkie te najważniejsze elementy, które trzeba wykonać w naszej pracy, on właściwie też obsługuje i nie ma potrzeby uruchamiać takiej olbrzymiej fabryki komercyjnej, zresztą i płatnej jak Photoshop. Ten program jest za darmo i bardzo poręczny. Proszę zwrócić uwagę, przeciągam tutaj fotkę, która jest bezpośrednio z aparatu. Zobaczcie, 19% wielkości, ona naprawdę jest tak potężna, taka duża, duża, duża. Absolutnie w takiej wersji nie nadaje się do podczepienia do publikacji artykule, czy w ogóle w sieci. Ona się nie nadaje ani do Worda, ani do sieci. Najwyżej nadaje się do punktu fotograficznego, żeby zrobić porządną odbitkę albo do